No, pierwszy remis w tym sezonie dla nas i, i cieszymy się z tego punktu, ponieważ no, okoliczności, w jakich zdobyliśmy ten punkt, były no, bardzo trudne. Mecz się ułożył bardzo po naszej myśli od zdobytej pierwszej bramki. Później błąd indywidualny zaważył na tym, że mm, gramy jednego mniej, otrzymujemy czerwoną kartkę i tak naprawdę no, wynik się odkręca na korzyść, na korzyść rywala. Trzeba docenić postawę, zaangażowanie, charakter zespołu, bo, bo dzisiaj naprawdę zostawili bardzo dużo serca, zdrowia. Wydaje mi się, że mieliśmy wcześniej przed bramką na 2-2 jeszcze bardzo dobrą inną sytuację bramkową, gdzie Kacper Noworyta no, powinien tę bramkę już strzelić wcześniej. No, byliśmy zapchnięci przez cały mecz do obrony niskiej, do obrony pola karnego. Staraliśmy się odpowiadać na, na przewagi, które tworzy zespół rekordów polu karnym. I tak naprawdę tych takich gorących, dobrych sytuacji bramkowych nie było przez cały mecz. Oczywiście no my byliśmy nastawieni na ten kontrakt i szukaliśmy tutaj swoich sytuacji. Udało nam się to w końcówce meczu. Mówię, mogę tylko pogratulować zespołowi za to, że, że dzisiaj w takich okolicznościach zdobywamy, zdobywamy jeden punkt. I tak naprawdę przeskakujemy w tabeli pierwszy zespół już tak definitywnie, bo, bo Zagłębie dzisiaj przegrało. Więc mamy po prostu ten punkt nad nimi. Dziękuję. Na samym wstępie o meczu ułożył się dla nas faktycznie no niezbyt, bo straciliśmy bramkę na 1-0. No ale później czerwona kartka spowodowała, że, że wróciliśmy. Plan był taki, żeby utrzymywać się przy piłce, czekać na rywala, wyciągać bardzo mocno rywala i na dalszym słupku robić przeładowania. To się udało, to robiliśmy. Ale szczerze też weszliśmy z nastawieniem takim, że trzeba przede wszystkim odpowiedzialnie grać w obronie i mieć mocną kontrolę nad kontrolą przeciwnika. No, zabrakło nam, zabrakło nam. Tego jednego zabezpieczenia, co spowodowało, że straciliśmy bramkę drugą. Skra bardzo była zdeterminowana w polu karnym, w obronie pola karnego, była bardzo zdeterminowana w obronie niskiej, mądrze broniła, czekała na swoją szansę. No i zremisowała mecz, którego wydawałoby się zremisować nie powinna. Na sam koniec chciałem serdecznie podziękować wszystkim. Pracownikom rekordu Bielsko-Biała, wszystkim sympatykom rekordu Bielsko-Biała za te prawie półtora roku pracy, którą, którą z rekordem było mi dać. Dziękuję serdecznie za, to, za te emocje, które mi towarzyszyły, za tą szansę od prezesa Szymury, którą, którą mi dał i która została zwieńczona awansem do drugiej ligi. Dzisiaj rekord Bielsko-Biała rozpoczyna pracę pod skrzydłami innego sternika. To będzie. Jestem przekonany, że będzie to najlepszy wybór prezesa. Wierzę w to, że, rekord, że to jest miejsce rekordu Bielsko-Biała przy tej organizacji klubu, przy tym zaangażowaniu ludzi, ale mój czas w rekordzie się skończył. Będę największym sympatykiem rekordu Bielsko-Biała i największym kibicem rekordu Bielsko-Biała, bo wierzę, że ten klub minimum powinien zostać na tym poziomie. Dziękuję.